meczki, lecimy sobie dalej, co nie? Tutaj trzy. Myślisz, że wiatrak jest dla ciebie? O nie, patrz, patrz Wojtek, patrz. Demony znów zrobiły euro. Komputer zjebali? Tak? Tak. Żony gwarz rozwala komputer. Ale proszę, proszę. Chyba nie ta broń na tą odległość. Wow. No to sobie pograłem. Nie, kurwa, mówię, nie wczytuj mi od razu. Zanim się przesiądę, grę załaduję i już mnie zabiję. Zabiję. Może tak zrobię save'a, żeby tą windą... Po co? Zostaw! Tą windą nie jeździ. Dobra, fajnie. Specjalnie to zrobię, żebym jeździł windą potem, jak będziemy ginąć. Co chwilę, tak? Grunz. Powiem wam, widzę, że straszny tutaj grunz. Fajnie się... Sieć? Bo mi wyłączysz zaraz. Jakim prawem straciłeś HP? Ale mało. Mówię teraz save'a, co mnie twardało mać. Ja cię. Skan tam jest. Kliknij w to. A co się dzieje? Jakieś literki szybko lecą, chatko. Okej. Coś się robi. Chyba Pójdziemy jednak. O, chyba nic się nie zrobi. No dobra, jeba się. Dobra, zobacz, to jest na inny. Też coś leci szybko. A ty na tych po prawej? Po prawej pisz. Co tam za mapka jest? A ja nie wiem, co to jest. A dobra. Zobacz, po prawej jeszcze był jakiś komputer. Na tym po prawej! Co tu? Dobra, idź dalej. Patrz, już będziesz kalował. Dalej. Zabierz mu to. Idź. Zostaw to. Po co to wziąłeś? No właśnie po co, się pytam. Zginąłeś. Ja wiedziałem, że zginę. Weź odłóż mu to. Gdzie? Michał, po co to wtrzymasz? Ale po co to wtrzymasz? Michał. Wojtek. Co chciałeś? Nic. Wojtek, siadaj. Siedź, odłóż to. Siadaj. To jest droga maszyna. Siadaj. Siadaj. Pogadamy dzisiaj na tę kwestię wyciągnięcia. Później! Później to będzie chuj. Co będzie chuj? Już chuj? Tak. Też straciłeś dużo HP. Tu będzie skarb się robił. Tu lecimy w sumie dalej kappa, nie? Bo to logiczne. My jego minigun wisi w powietrzu. W drzwi tak. Faktycznie. Biegnie zjedzie na 3 HP. A co? Ja ci mówię, on to ugra jeszcze kappa. It's kappa. Komputerki? Się dynamiczna muzyka? Tutaj jest... Co? Mam pewno chyba już. Co? Czemu po tych save'ach zawsze są takie spadki FPS-ów na parę... Nie wiem. Na parę minut, na parę sekund pojebało się. Tutaj w głowie. O, tutaj w ogóle mam tego. O, tak mi się dziwnie właśnie. Jak on się nazywa? Fuck.
chyba do automatu wrócić. Janusz. Cały zużył. Nie zużyłeś całego. Parcie w 100% widzę. Wiem tego zombiaka tam do mnie przeleżą. Już biegną po mnie. A to z miniganem czy zwykły? No, z miniganem niestety. To uciekaj przez te drzwi zielone. Tak, czekaj, czekaj, ja ci to ubram, bo ja zasejfowałem w takim miejscu, gdzie od razu info skończyłem. No dobra, okej. Na 3 HP. A co? Coś nie ugrałem na 2 HP, przepraszam bardzo. Patrz, już nie wierzę w nasze możliwości, widzisz go? Tam za czemu będzie zombie, jak ja zwykły sobie gdzieś. To nie spadnie co? Po co ci to? O, PDA. A widzisz. Travis Folsom. O nie, e-mail. Mam Mars Weather, czyli marsjańska pogoda, biuletyn marsjańskiej pogody. Specjalny stan pogody, marsjańska pogoda, silna burza piaskowa zlokalizowana nad Arswis, idąca z prędkością 60 mil na godzinę. No dobra, nie szczerze. Dobra, no czyli jakaś burza piaskowa się zbliża. I to dzisiaj, bo to 15 listopada. Aha, tutaj w ogóle e-maile idą od dołu, najstarsze są, ale dobra. Dobra, właśnie wygrałeś wielką nagrodę w zwycięzcy szczęśliwej kasy. Co zamierzasz zrobić? Uciek. Co zamierzasz zrobić ze swoim nowym bogactwem, portfelem? Co nie, to. Jesteśmy tu, aby pomóc. Zadzwoń teraz. O, jakiś numer telefonu, ale jakiś za długi. 156. Zrób screena. Jak mam zrobić screena? Te telefony lub zdjęcie. To nie jest już screen. 156, 972, 765, 0, 399. Nie, czekaj, nie opóźnia się. To za Steama? No. Nie, to da się. No ale dobra, zrób tak. Telefony. A, żeby od razu zadzwonić? To się mówi, to jest od szczęśliwego zwycięzcy. Kasa na emeryturę za darmo, coś takiego. Dobra, jeszcze 22 października 2145 od Endygo Kawa Zosa. Niestabilna kondycja strony. Panie Folsom. No? Czekaj. No czytam sobie sam, co nie. No to były jakieś wstrząsy, ale według geologów nie powinno w ogóle tu być żadnych wstrząsów, więc to jest jakieś dziwne. To jakieś niewytłumaczalne wstrząsy mi. No, jeszcze user data i tam było jeszcze jakieś nagranie głosowe. Travis Folsom, construction supervisor for the Exis Labs facility. We recently reached substantial completion on the facility's engineering sector and began work on the environmental systems sector early. At this rate, we should be able to impress the big boys up at Central Authority and score our completion bonuses. Last
we got. Reviewed the construction documents, found another item, we can cut costs. My glass subcontractor mentioned the Moxum pressure seals for the exterior windows can be replaced with much cheaper Mixum seals. I submitted the alternative material selection to the base architect for review. On our Tuesday progress meeting, he argued the Mixum seals aren't up to spec. He complained that those seals are inferior and could cause air leaks or glass blowout. Guess what? I was built shit before he was born. Anyway, I managed to get the Mixum seals ordered. I bypassed the architect and talked directly to corporate. I showed them savings and that seal. We'll be installing the exterior windows and environmental in a week. Never know the difference. I'm so convinced the glass and seals will hold up that I'm gonna take a rocket launcher and test it on those windows. That'll show a stupid architect. Right. Dobra. Trzeba to jakoś sposobem zrobić. No ciężkie to kodnienie, ciężkie. Ja myślę, że dobrze, bo Wojtek otworzył to okno szerzej, bo
No może trochę to podniało trochę tak na zboże. Nie jest już tak jakoś upalnie mega. To ten wiatrak jest włączony nie na pełną... Ten wiatrak tak na najniższym moc jest włączony. Wojtek? Tu razem do łazienki chodzicie? Nie, bo chciałem twarzu na działce wszędzie. Bo Michał, nie wiem czemu chodzi wszędzie za Wojtkiem. Ja nawet do łazienki. Słuchaj, ja chciałam tylko wiedzieć, że wiatrak jest na najniższych obrotach. Albo to po to, żeby nie było w mikrofonie szumu. Ale to się nagrywa. Co? Ale masz... Dymy na lajmie. Dobrze, Wojtek, ale chciałam tylko porozmawiać. Dobra, co jakiegoś achievementa dostałem na Steamie? Chyba jakieś kurde wszystkie pedale zdobyłem. Dobra, od Erika Nelsona... Exis Staff and Shadow, czyli ta, ci ludzie z Exis i rozkład. Pani Tulej. Właśnie przesłałem mój comiesięczny raport do danych operacji dla twojego przeglądu. Nawet jeśli nasze liczby pozostają nominalne, jakieś bardzo małe, wierzę, że po raz kolejny przejdziemy jakiś kamień milowy. Będzie trzeci prosty w tym... prosty miesiąc pod rząd. Nie jest to fajne, jak zamierzamy obrócić rezultaty ponownie do korporacji na ziemi. Nie wiem, o co chodzi, ale dobra. Obecnie zespół Exis... to robi chyba pod... pracuje dwa razy dłużej chyba, żeby być w pełni funkcjonalny. Laboratoria były w państwie w pełni funkcjonalne. Łączone z dziwnymi wypadkami, wierzę, że... jeśli nie dostaniemy dodatkowego wsparcia, no to będziemy mieli o wiele większe kłopoty w naszych rynkach. Z położeniem Eric Nelson. Od Harolda Muncha odpowiedź na głupi robotnicy. Nie, 4 października 2145 do Gwina nam wiadomość wysłana 3 października 2145 do Harolda Muncha. Cześć Harold. Nie wierzysz, z jakimi idiotami muszę tu pracować? Dzisiaj jeden z drużyny, co nie? No, zaczął coś robić z krzesłami w jakiejś operacjach, w jakiejś sali operacji. Nie mogę się doczekać co kwartałowych przeglądów, aby coś z nimi zrobić. Pewnie ich wyrzucić. Bernice! Myślisz, że jest ci źle? Zapałem grupę techników... LARPing, nie wiem, może testujących ekstra piły łańcuchowe w transferze komunikacji innego dnia. Dlaczego robią takie głupie rzeczy? Myślę, że fajnie byłoby, jakby poszli sobie na odcinek. This is Bernice Tooley, operations coordinator stationed in Exis Labs. I would like to file my third formal complaint to central authority about the problems with the work environment here in Exis. It has become increasingly difficult to be productive while construction is going on throughout the facility. The construction workers are rude, lack common courtesies, and are overtly sexist. They use our office space as an unauthorized shortcut and track dirt and debris as a result. In addition to their mess, they insist on drilling and hammering during our core staff hours. Some of them have repeatedly made inappropriate comments that clearly fall under sexual harassment. When I approached the construction supervisor to remedy the situation, he told me in no uncertain terms to mind my own business. Actually, his exact words were, "Don't worry your pretty little head about it." We are already on edge with the unexplained events occurring around the facility, and to add this insult to our tight schedule is too much to bear. If I cannot persuade Central Authority to take this complaint seriously, I'd like to remind them of Section 20, Paragraph 9 of UAC's Facility Regulations Code. It clearly states our employee rights, and we do not need this nonsense. I suggest you reprimand the individuals responsible and take adequate measures to ensure it doesn't happen again. Do not make me log additional complaints. Bernice Tooley, signing off.
I hope this thing's working. Something is happening here, and no one knows what's going on. The power is going crazy. We can't communicate with central administration, and I've heard something like screams. I don't know. It was so disturbing. Okay, my assistant left me, and I'm all alone here. Okay, I'm trying to get the network working, but systems are acting just crazy. I don't know what to do. I think I, what was that? No chyba koniec. Co się z nią stało? Która to na oto? To chyba on. Policja. Trzeba się pytać. Czemu ty, kurde, jak nagrywam, to ty nie jesteś tu, tylko na korytarzu? Nie. Dlaczego? Dobra. Masz chcesz kiełbasę? Nie, masz siedzieć tu. Pytam. Siedź. Nie chcę. Wursta. Masz siedzieć tu. Czemu? Czemu masz siedzieć tu? Czemu kiełbasy nie chcesz? Bo nie. Bo nagrywam. Nie, bo nie. Bo nagrywam. A będziesz ja nie nagrywał. Ale... Czemu nie siedzisz tu? A ty chcesz kiełbasę? Wojtek! Siedź tu! Kiełbasę chcesz? Kolejnego achievementa na Steamie ci znalazł, gdzie zdobyłem. Kiełbasę chcesz? Cię pyta. Ale nie rozumiesz, że kolejnego achievementa na Steamie ci zdobyłem? Po odcineczku kiełbasa będzie. Tak, Jens? Mam rację? Po grze. Ale ile jeszcze dostałeś? Dwie plansze oprócz tego. Dwie plansze to tylko jest... Dwie plansze do końca. Wow! To dość szybko to jest przecież. Mówiłeś, Bejaz, że oni są takimi pizdami, w trójce mówiłeś tak, że... A to są tak, no bo takie... jak zajdą od przodu i od tyłu i tak tobą miotają nie, tak na lewo i prawo. A to są takie pizdeczki. Kurde, one są tu. One są tu dodane tylko po to, żebyś mógł sobie kostkę dużo zwiększać. O nie, to jest nie. Daleko bardzo. O nie. Jak ja mam go teraz? Czekaj. No idź tam go rozwal. Czekaj. O kurwa! Jaki zawał! Dobra, no. Nie, nie sądziłem, że on tak szybko powinien biegać. Jaki kurwa zawał! Kurde, tak się kończy jak... Czemu ty zawsze w tej grze uciekasz przed przeciwnikami? Nie, przyzwyczajnie jest pizdo. Horrorków. Horrorów. Ale czemu uciekasz? Kiedy co? Z czym? Red Forest. To jest jebany krab, w którym się nic nie robi. Już sprawdzałem tą grę. Próbowałem nawet z niej nagrywać. To takie gówno. Tam wie, że nie ma tam... Mogę wam to gówno nawet zaspoilerować, bo w tej grze, w sumie tej grze się nie da zaspoilerować, bo tam się nic nie dzieje. Kurwa, liczę, że to będzie w tej grze coś fajnego, prawda? No. Poza fajną grafiką tam nie ma nic. Po prostu kurwa chodzisz po lesie z karabinem i to wszystko. I nic strasznego tam nie ma. I chodzisz w kółko i wszędzie jest ta sama lokalizacja. I nic. Jak? Slenderman, tak? No nie do końca, bo tam w Slendermanie miałeś jakiś cel i miałeś trochę więcej rzeczy. Miałeś no tu też tego, jakiś cel. Oprócz tego lasu miałeś jeszcze bunkry. A tutaj co jest? Tu nic. Jebany las i jakieś łąki. A to PDA i tak, już przyglądałem. I tak chodzisz w kółko, co nie? A spotkałeś tego typa? Co ty? Dwie godziny spędziłem na testowaniu tej gry. Chuja, nic nie było. A ja to nagrywałem wszystko. I liczyłem, że będzie fajny film. I co się okazało? Że jedno wielkie gówno i zmarnowałem 50 centów na Steamie. To już było, ale sobie nie pogada. O nie. Tu jestem frajer. A mieliśmy kurwa z tego. Spokojnie się nagra z czegoś tam. Odcineczek razem. Czekaj. To tu jest? Z Minkonem? No. Nie, nie, tu jeszcze nie tu. A, to jest ten. To jest ten, co pali na popiół. Ale teraz oni są mocniejsi niż na początku tej gry. Wow. Wow. Zdejmij buty. Raz na niczym czyszczą, tak jak w podstawce. Podskoczył się nie bardzo. Masz tu wrócić zaraz. Może inaczej go rozwalić. Mówiłem ci, że nie, ty już mi nic nie robi. Chodzisz po lesie i to wszystko.
To jest właśnie moja historia, drodzy widzowie, jak wypierdolić 50 centów na Steamie za nic tak naprawdę. Wiesz, że on ich wskrzesza. Kurwa, już go obiły tak mocno. Kurwa, puta, obity. W co? Tylko tak obiłem, że już wolna strzała. Ale oczywiście musiałem je trafić ostatniego, bo to logiczne, nie? Właśnie miałem podobną sytuację, oczywiście... Tylko byłeś noobem. Ty jesteś noob. A kto nie trafił? Przez przypadek. Parę co? I co? Noobem jesteś. Ty też. Kurde, ale mnie rozwalił imp za skuczeniem. Nie, nie, to tym bardziej. Patrz jakieś symulacje. Nie, symulacje. Symulacje. Teraz się ucieknie. Dzisiaj uciekniesz. Pobiegają sobie. Kurwa! Znowu! Na prankach ogólnie. Chodź tu, bo przeszedłem już ten moment. Z 9 HP! Ue, jakiegoś vloga tam. Wideologa. Audiologa, pajacu. Audiologa. Weź wyłącz to, kurde. A po co to włączasz? Ha, dla beki, tak? Janusz, prawda. Teraz szybki sejmik. I teraz można grać. O nie. A tu fajne obrazkę. Hatko. Dobra, idź. Co się tak cofasz, nie widzisz, że nic nie ma? Pinio? Czego? Kurwa, nie mówi się czego, tylko słucham. Czego? O ty kurwo! A taki mój ziomek z mojej klasy się z ciebie śmiał po tak raz. Dlaczego? Bo cię widział raz w pociągu i odebrałeś telefon i mówisz... Co jest pedale? Bo to dwa linki było. On w ogóle pozdro... I potem mówił, że... Pozdro kultis! I potem mówił w ogóle, że ten... Czemu? Ten twój Mati, ten twój Stach to jest taki śmieszny, bo kurde... Jechałem z nim w pociągu, odbiera telefon i od razu... Co jest pedale? Co chciałeś powiedzieć? A widzisz? To pozdro tego ziomka ode mnie normalnie. Jak to jest opomnę. Rura. Rurę! A może... O! Wyrzutni rakiet! Na niego 4 albo 5 strzałów wystarczy. A na ciebie jeden. O, komuś grosi wypadł? Czyj to grosi? To mój grosi. Tak? Tu chcesz to odzyskać? Patrz jak ja z nim walczę, patrz! I koniec! Hard. Czemu ci ma tak dużo ammo? Nawet mnie nie drasną. Jak dużo? Chyba więcej. 5 nabojów magazynów. Ale chodzi mi o ogólnie, o ilość. Nie odczuwamy ich tu. A wiesz... Mówi się auf Wiedersehen. O, czekaj, mam przynajmniej tu prezent. No chodź. Aha, dobra, mam to dać tu. Nie tu. Tu. Excellent. You're back. Kojarzysz goście?
ready for transport. Here's the situation. There's a teleporter outpost in the other dimension, and it's still operational. It's very powerful, and it has a range that could lead those demons. Czekaj, bo nie wiem, o co chodzi. Wyłącz napisy, będzie łatwiej. Is go into the chamber and initiate the sequence. I'll handle the rest from here. But before you go, I want to give you my personal account of what happened here. It explains everything. The events, teleporter, how the map is started, everything. It's over there on the console. Please take it. The world needs to know the truth. And good luck. Czy mamy jakąś sekwencję w piekle uruchomić? Ja może weź może włącz napisy, żeby łatwiej się czytało. To zobacz, sprawdź, na pewno się da. Welcome to Mars Marine. This briefing is designed to acquaint you with a few of the standard operations. To też było. On teraz to dostałem. Na pewno. Czekaj, od nowa. Czekaj. Nie. Pójdźmy gdzieś, gdzie jest cicho. Czekaj, teraz go włączymy od nowa. Ale włącz napisy, ja mówię, ale zaraz... to będzie łatwiej słuchać. Daj settings. Settings, to będzie w game options. Game options? Na pewno. Napisy? Muszą być. Nie ma. Daj niżej. To jest wszystko. Nie ma. Ale czekaj, no przejrzyjmy wszystkie opcje. Daj opcje jeszcze raz. No daj opcje. Jeszcze settings. System. Controls chyba nie. System. No czekaj, muszą być. No nie ma, no co? Ja cię. Oni za szybko mówią. Dobra. Dobrze mówię, tylko trzeba. My name is Dr. Richard Myers. I'm a research specialist. Stationed in Nexus Labs. I don't know who will be hearing this, but I wanted to alert someone to the disaster in Mars City. What has been unleashed across this base is an unimaginable evil. We only have a slight chance of stopping it. The research I participated in was the next step in teleportation. To give context to my research, back in 2115, UAC researchers discovered an ancient Martian civilization. At the Urbis dig site, they found a Martian teleportation device. It was non-functional, and all attempts to start it proved fruitless. It took many years, but the researchers managed to learn enough from the device and other wall carvings to reverse engineer it. The first prototype teleporter, codenamed Project Mercury, was built in Delta Labs and became operational in 2139. This teleporter was only capable of short distance travel and limited quantities of matter transference. It could only teleport a single test subject, small animals and chimps usually, across a room. Once testing intensified and technical data increased, we were able to fabricate more powerful teleporters. In Delta Labs Sector 3, Project Gemini managed to increase teleportation across greater distances. In addition to the increased range, we began transporting human-sized subjects. It was during this stage we began to see the effects of opening up these portals to that strange dimension. Our scientific curiosity first removed the obvious warnings. Then under Dr. Malcolm Intruder's direction, we continued experimenting. On Project Apollo, the engineers developed a room-sized teleporter in Delta Lab Sector 4. It was capable of teleporting a small-sized team to destinations on this new dimensional plane. The expedition teams began to research outposts. We could only teleport small equipment with a Delta 4 teleporter, and this condition frustrated Dr. Petruber. Soon after the success of Project Apollo, plans were drawn and work executed on a new facility, Exus Labs. At Exus Labs, the goal was to create a large teleporter, similar in scale to the one at Urbis. It would be powerful enough to transport large equipment, even dropships,
and eventually shot him to stellar travel. Petruda was so impatient on seeing results from this research, he had the engineers start work on the teleporter once the facility reached 75% completion. We had expedition teams set up a teleporter outpost in the other dimension to link up with Exus. It was at this time I began investigating the strange stories I heard over at Delta Labs. I managed to hack undetected into Petruda's personal logs. What I found scared me to the core. Petruda became obsessed with the findings of this new dimension. He started to push experiments regardless of the human cost. His log entries into the occult and how to harness evil powers were truly frightening. The more recent logs detail how demons, yes, demons, contacted him through his dreams, offering him unimaginable powers. But they demanded he find a way to help them reclaim Earth. Then I realized that this other dimension was hell itself. By the time I realized his plan, Petruda had started the invasion. Since the Exus teleporter hadn't reached sufficient functionality, I assume Petruda decided to launch the demon invasion on Mars without it. However, the Hell Outpost teleporter is operationally ready, and it's only a matter of time before Petruda decides to use it. I'm going to try to reach Chief Engineer Rhodes in the Enpro facility to divert enough power to Exus, and with a little luck, create a big enough power surge to destroy it from here. Czyli dowiedzieliśmy się, że idziemy tam do piekła, żeby wyłączyć jakiś teleporter, który może jeszcze niestety posłużyć, żeby przeteleportować demony też do bazy. Musimy go wyłączyć stamtąd, bo inaczej się nie da. Tak. I oni odkryli w 2115 właśnie takie urządzenie teleportacyjne. I oni w 2115 odkryli tą starożytną cywilizację, w 2139 zbudowali pierwszy teleporter, to chyba był ten największy teleport właśnie w laboratoriach Delta 4. Czemu jest 30 FPS-ów? Bo przed chwilą wyłączyłem PDA. To jak zanim się tego zrobią, to... No i w tym Exus Labs, to chyba dopiero tu się pokazało, oni chcieli zrobić większy teleport, no to jest chyba właśnie ten. I co? Musimy teraz iść wyłączyć to wszystko. A nie, ja pamiętam, że tu była będzie... Że tu będzie bity chyba. Bity. To dobra, to w kolejnym parcie się maj, cześć. Cześć.